Wybrano dzisiaj nową skarbniczkę. Pan zgłaszał tutaj pewne uwagi. Czego one dotyczyły? Znaczy, dotyczyły przede wszystkim procedury i sposobu wyboru. Wybieraliśmy osobę na jeden z najważniejszych urzędów. Wybieraliśmy strażnika miejskiej kasy, no i chciałoby się, aby ten wybór został dokonany bardzo świadomie. Tymczasem nazwisko kandydatki poznaliśmy na godzinę przed sesją. Wydaje mi się, że to jest, no, nie jest to poważna forma prezentacji. No, staraliśmy się oczywiście nawet w tych warunkach zadać pytania, no, podstawowe o to, czy pani kandydatka zapoznała się z budżetem, czy zapoznała się z bilansami szpitala, czyli jednym słowem, czy wie, w co wchodzi i czego się od niej oczekuje. No niestety otrzymaliśmy odpowiedź, że nie. Kiedy państwo dowiedzieli się, że będzie dzisiaj uchwała, właśnie będzie zgłoszona ta kandydatura i głosowanie, bo przeglądałem projekt uchwały, no nie było tego nazwiska właściwie. Kiedy się państwo o tym dowiedzieli? Dzisiaj było to nazwisko podane. O godzinie 15 na posiedzeniu wspólnym komisji, czyli no uważam, że to jest zupełnie no kabaretowy sposób procedowania. Ja z szacunkiem dla osoby pani Joanny, no chciałbym jednak mieć takie przekonanie, że wybraliśmy osobę, która wie, co robi. No niestety takiego przekonania po tej procedurze, nie po wypowiedziach samej kandydatki, ale po tej procedurze takiego przekonania absolutnie nie mam.